Witajcie. Stoję tutaj, ponieważ w zeszłym tygodniu był temat dobrego ojca. I tak sobie właśnie zaczęłam analizować ten temat. I musiałam się zmierzyć naprawdę z mocną rzeczą, że dopóki z moim fizycznym ojcem nie spotkam się, nie odpuszczę, nie przegadam tematu, to nie pójdę dalej. I zrozumiałam też, że jeżeli, mówiąc metaforycznie, jeżeli cały czas czegoś się kurczowo trzymam portfel, to jak mają wpływać do niego pieniądze, jak cały czas jest zamknięty? Więc zrozumiałam, że trzeba odpuścić kontrolę. I chciałabym się z wami podzielić właśnie tym, co się działo ze mną w tym tygodniu. Pojechałam w czwartek do rodzinnego miasta. Niezobowiązująco myślałam, że to będzie dwudniowy wyjazd, czwartek, piątek. Normalnie wrócę na sobotę. Tutaj na niedzielę będę na czas. Ale właśnie, że zaczęły się dziać rzeczy, nad którymi nie miałam kontroli. Wyobraźcie sobie, że jadę do mojego miasta i mówię na głos mojemu tacie, wiesz co, z czym się teraz zmagam? Nie radzę sobie ze spontanicznością i mocno przerabiam temat kontroli. Słuchajcie, to, co się wydarzyło, nie działo się przez ostatnie dwie dekady, jeżeli chodzi o relacje z moim ojcem. On powiedział, to świetnie, to ja mam dla ciebie rozwiązanie. Wiesz, że w Kazimierzu Dolnym jest teraz festiwal i tam ludzie robią konkursy, by być bez spinki, na luzie, bez żadnej kontroli. I słuchajcie, ja pojechałam do tego rodzinnego miasta z małym plecaczkiem, Pismo Święte w plecaku, portfel i kilka drobnych rzeczy. I on mówi, słuchaj, robimy tak, dzwonisz, patrzysz, jakie są kwatery wolne, bo będą wolne i ja ci to mówię i tak zrobimy, żeby były wolne. I jedziemy. I ja w ciężkim szoku mówię, no chwila, ale właśnie budżet, planowanie, jak tam jego sprawy, czy on będzie mógł tak nagle po prostu wszystko rzucić, a on prowadzi 5 firm, także jeszcze zajmuje się 6-letnim dzieckiem, więc to nie jest taka prosta rzecz. Więc to dziecko pojechało z nami. Ile ja się nauczyłam przez te dwa dni, Panie Boże, po prostu zrozumiałam, że jak zapytałam się go o budżet na kwaterę, on mówi, wiesz co, nie ma budżetu, bez limitu. Nie mam danych, wiecie, nie mogę się czegoś kurczowo trzymać, po prostu znajdź nocleg i lecimy. Aha. Potem mówię, ale to trzeba jeszcze kupić bilety, nie wiadomo, czy będą bilety na koncert. Spokojnie, załatwimy to. Więc w moim świecie pełnym kontroli, planowania, organizacji, no powiem szczerze, że to był dla mnie naprawdę taki duży chrzest bojowy, żeby spontanicznie, tak naprawdę w ciągu kilku godzin stwierdzić, że wsiadam w auto i nie ma nas. No i że spędzam dwa dni z moim ojcem, który, no mówię, rzuca firmę i poświęca mi czas. No i drugi ciekawy temat to właśnie ta mała dziewczynka, siostra. I ja zrozumiałam znowu, że jestem jak woda, a ona jak ogień. Słuchajcie, dwa różne światy. Jeżeli ja sobie myślę, że ja nad nią zapanuję, że ja jej coś powiem i ona mnie posłucha, totalnie dwa różne światy. Ona po prostu żywioł taki, że nie do opanowania. Ona po prostu widzi coś, biegnie, bierze i nie można jej powstrzymać. I sobie myślę, nie no, wariat po prostu. Jak nad tym zapanować? Ale myślę, że ja dużo się od niej nauczyłam, ona ode mnie, że właśnie kiedy puści się, po prostu będzie ta równowaga, że ani w jedną szalę nie za bardzo, ani w drugą, to naprawdę można się uwolnić. I przypomniałam sobie dzisiaj rano też, jak był moment, że niektórzy z nas, nawet Sarajewa,
przyjeżdżają, żeby być na nabożeństwie, więc ja miałam myśli, czy ja by na pewno dotrę dzisiaj, ale powiedziałam sobie, że nie ma takich przeszkód, które sprawią, że ja się nie spotkam dzisiaj z wami i tutaj z naszym ojcem, bo to jest dobry ojciec i takiej czułości, takiego zaopiekowania i takiej troski, którą otrzymałam przez te dwa dni, to było dla mnie bardzo przełomowe, że stanęłam w konfrontacji z tym, czego najbardziej się bałam, powiedziałam to na głos i zaczęła się moja relacja oczyszczać. No i jak wyobrażacie sobie, w aucie spędza się kilka godzin, więc w tym aucie dużo rozmów, które oczyszczały nas wzajemnie. I naprawdę polecam wam, aby stanąć w prawdzie. Ja powiedziałam, prawda nas wyzwoli. I w związku z tym nie ucieknie się od tego. Ja myślałam, że ja przerobię sobie tutaj Boga Ojca i będzie wszystko dobrze, ale jednak ten nasz fizyczny ojciec ma na nas ogromny wpływ i trzeba uporządkować tu rzeczy też na ziemi. I jeszcze jedna taka moja myśl była, że my w kontekście wdzięczności, czy my w ogóle doceniamy to, co mamy? A propos rąk, nóg, czy my codziennie za to dziękujemy Bogu? Pomyślałam sobie, co by było, gdybym ja nie miała nóg, jak ja bym tutaj dotarła, ile więcej przedsięwzięć musiałabym dokonać, aby tu dotrzeć, żeby z tak małych rzeczy się cieszyć. I też, jeżeli jesteście tu na uwielbieniu, to chciałam wam powiedzieć, że moja perspektywa się zmieniła, kiedy właśnie stanęłam tam na wieży i zrozumiałam, że kiedy wy jesteście tutaj na dole, możecie zamknąć oczy, możecie być prowadzeni przez ducha i możecie odpłynąć. A w moim przypadku jest tak, że ja chcę, żeby każdy z was miał to uwielbienie na najwyższym poziomie. I chciałabym wam po prostu pokazać perspektywę, której ja nie znałam, będąc zawsze tutaj. Chodzi o to, że ja nie mogę sobie pozwolić na zamknięcie oczu, na brak kontaktu, bo bardzo mi na was zależy i chcę, aby cały czas to całe nabożeństwo było płynne. Więc mój największy przekaz dla was, jeżeli tu jesteście, to wiedzcie, że to, że możecie zamknąć oczy i totalnie płynąć właśnie z Bogiem, odpuścić wszystko, co było i przyjmować Jego łaskę, to jest naprawdę wielka rzecz. I ja dlatego co dwa tygodnie naprawdę, kiedy tu stoję, mam tą okazję, biorę po prostu 200%. Dziękuję bardzo. Amen. Amen.